Oh. Dobra, ale jeszcze nie znalazłam twojego ulubionego żarcia. Jeszcze nie ten moment. No dobra. A, masz dla mnie nić, tak. Dziękuję. Nie to chciałam zrobić. Chciałam wyrwać marchew. Dla owiec. Nie wiem w sumie, czy owca się karmi marchwią. Por, por. Por, por. Nie mam pojęcia. Haha, to było sprytne. Co teraz bym chciała porobić? Przydałoby mi się drewno, nie? To bym chciała sprawdzić, co to jest. I w ogóle zwiedzać, bo w sumie co teraz mam przygodę do roboty. Zrobienie domku dla nowej osoby w sumie. Albo możemy, skoro jesteśmy w okolicy, to mogę tu zajrzeć? Dobra. Zbierzmy to. Bo generalnie jeśli chodzi o kasę, to nie jest ze mną źle. Żarcie mamy. Nasiona mamy. Różne, nowe. Posadźmy ryż. Bo nie mam jeszcze ryżu. Jestem go bardzo ciekawa. Co będzie można robić z ryżu? Nom, nom. Gdzie ja chcę płynąć? Zwiedzać nowe tereny? Farmić rzeczy? Bo cholera nie wiem. A, miałam tu płynąć, prawda? I przy okazji ulepszyć kuchnię. I jeszcze list dostałam. Zaraz to ogarnę to za chwilę. No nie, to trwało. Aprz. A i mogę teraz robić dwa składniki. O mój Boże, tyle eksperymentów. Dzień dobry. Okej. Okay. Tak myślałam. Okej. Spoko. Jestem bardzo chętna połowić ryby tutaj. To nietypowe miejsce, w sensie w porównaniu z tym, co widzieliśmy po drugiej stronie. To nietypowe. Prawdę powiedziawszy, to ja nie mam aż tyle... Mam bardzo dużo rzeczy zebranych składników.
O Jezu, ile będę eksperymentować teraz w kuchni. Tak bardzo będę je marnować. Okej. A propos marnowania składników. To jest dobry moment na to, żeby się tym zająć. A, i tu mi pokazuje, co ja mogę ewentualnie dorzucić. Dobra. Marchewka. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. I przy okazji popłyniemy na tą wyspę. Zwiedzimy ją. Jest środek nocy, ale... co z tego? Te dźwięki są straszne. A ja nie tego szukałam, tylko chciałam przeczytać list. Ale to może za chwilę. Hej. Czy mogę tylko sprzedać rzeczy? Serio? Gwen? A. A, jest tu mroczno i smutno. Ej, to miejsce wygląda smutno. Tam coś było o jakichś protestach czy innych rzeczach, nie? Bardzo mi się podoba to rozwiązanie na zasadzie noszę światełko przy pasku i wszędzie jest jasno, nie muszę myśleć o pochodniach, oświetlaniu terenu, czegokolwiek. To jest super rozwiązanie. Dzień dobry. Aha. Gadaliśmy z jego kolegą w Hummingbird. To ten od Łotrzyka i Wypatroszenia? Aha. Czy to będzie kolejna dusza? Może. Może nie. Muzyka w tej grze to jest kolejny cukiereczek. Tylko dodaje do góry słodkości i cudowności w tej grze. Oni tam mówią różne losowe rzeczy czy coś. Jest zabawnie. Rzecz dobry. Tyle ci powiem. Okej, ale to pogadajmy najpierw z tym człowiekiem. Tak, jesteś kolejną duszą do zebrania. Mhm.
Okej. Ale chcę jeszcze pozwiedzać miejsca. Pozbierać rzeczy. Takie tam! Ojej. To przepis! A. To z tobą mam gadać? Może? Dobrze. Jak tam na górę dotrę? To jest dobre pytanie. Dobra, zajrzyjmy tu do środka, bo ten szef to jest chyba tam w innym... Zawiodłam się teraz bardzo. Jedynym kiepskim wyborem życiowym było zatrudnienie się w tej firmie. Co za świnia, że tak powiem. Czyli co, mam jeszcze raz tam wejść na górę? No dobra. Czy naprawdę będę teraz chodzić w kółko? Tak, na to wygląda. To dużo. W sensie to jest dość gwałtowna zmiana mimo wszystko. W sensie rozumiem, że firma jest kiepska, ale pewne decyzje... W sensie nie wszystko da radę naprawić tak od razu. Jej! Przesiedziałam tu całą noc. Mam nową duszę, tak. To radosne. Okej. Okej. Trzymaj. Czyli trzeba gadać z nimi. Bo mogą mieć takie rzeczy jak na przykład ukradziony klucz. To jakaś dziwna istota. Nie mam pojęcia, co to będzie. Będzie zabawnie. Nowy gość, nowy gość. Jej! Jej! Zaraz będzie tłoczno na statku. To jest klucz na górę, prawda?
trzy łobry. To się opłacało, dobra. To mi się zwróciło aktualnie. Dobrze, płyniemy na statek. Zobaczymy, kogo przyjęliśmy do siebie. Ale najpierw żarcie. Chcę zobaczyć, co mi wyszło. Nie, nie zobaczę. Muszę najpierw się przywitać. Hej! Mhm. Lew! Okej. Okay. Czy raczej coś lwopodobnego? Łów? Dostałam obol... Zaraz cię zaczepię. Zobaczymy, co ugotowałam. Dobra. Tak. Tak. Okej. Okej. Ale nie mamy mięsa w tej grze. Tylko ryby. Okej, nie wiem, jak będę w stanie to zrobić. Nie mam skąd wziąć mięsa. Mąka i mięso. Spoczko. Dobra, testujemy wszystko, co mogę zrobić z tą. Z kukurydzą w takim razie. Słucham cię. A, jakie to urocze! O, przepraszam. A co ty lubisz jeść? Może zjesz nowe danie? Ta sałatka. O. A. To straszne, że tak marudzisz. Jesteś wybredny. Wybredna. Okej. I chodzisz na czterech łapach! Tak! Kocham to. Dobrze, powiedz mi coś więcej o sobie. Nie wiem, co lubisz i czego nie lubisz. Tak szczerze. Nie mam pojęcia. Mogę porobić trochę więcej ulepszeń dla ciebie w sumie? Tak jakby się zastanowić? Bo możemy gdzieś popłynąć i pozwiedzać.
co to jest? Dzień dobry! Olga. To jest Olga! Czy ja przepłynę tędy? To jest pytanie. Proszę cię bardzo. Wszystko, co chciałaś, masz. Jestem ciekawa, czy wszystkie dusze proszą o ulepszenia, czy jak gdyby Gwen nas uczy tego wszystkiego, a dla reszty musimy to robić sami. Ciekawe. Chyba jednak nie mogę przepłynąć przez te skały dalej, co? Jeszcze mam ten list, którego nie przeczytałam, prawda? No, nie dam rady przepłynąć przez skały. Dobra, płyńmy tu. Coś nowego? Coś nowego? Paella! Wow. To jest fajne żroło. Hej! Zadowolona? To rzeczywiście fajnie wygląda. Halo? A, dobra, idziesz spać. Nie zdążyłam. Chcę zobaczyć, jak okropnie wygląda ta rzecz, jak śpi. Jak ty masz na imię? Astrid. Dobrze. I Alice też by się przydało zebrać kiedyś gdzieś jakoś. Co ja potrzebuję tak naprawdę na zbudowanie domu, Alice? No mam jeszcze takie rzeczy, dobrze, spoko. Dobra, moi drodzy, pora wstawać. A ja sobie przeczytam list. Okej. To coś nowego. Dzień dobry, Gwen. Jesteś zadowolona z domku. Cieszę się, bo wygląda bardzo ładnie. Mogę mu zrobić jakieś ulepszenie? Czemu nie? Tej. Summer już zrobiłam, nie? Okej. Dobrze. Gdzie płyniemy? Zwiedzać. Zbierać rzeczy, czy zwiedzać? Co ja tu takiego w sumie zwiedzę, zastanawiam się, bo tędy nie przepłynę przez większość tych miejsc. Mogę tutaj pozbierać rzeczy w sumie. Zajrzymy do żółwia potem. Czy coś takiego zjesz? O! Twoje ulubione jedzenie. Znalazłam wreszcie czyjeś ulubione jedzenie. Tak. To będzie związane z końcem pewnej rzeczy, czyli będziemy musieli ją odwieźć do
wszech drzwi.